O, słuchajcie, wprawdzie siatki, Olek Śliwka, jak powiedział przed chwilą, seria spontanicznych filmików. No rzeczywiście tutaj jest spontanicznie, tylko telefonik i gwiazda. Olek Śliwka na Mistrzostwach Świata. Olek, no przede wszystkim gratuluję, że jesteś, bo chyba czekałeś przez całą swoją karierę, żeby przyjechać na takim turniej i tu być. Na razie musisz poczekać, żeby jeszcze trochę więcej pograć, ale myślę, że na razie powinieneś być usatysfakcjonowany. Oczywiście, tak. Drużyna... Subskrybujcie, lajkujcie, prawda, siatki. Głośniej. Musimy rozluźnić lekko, Olek. Tak. Nie, ja nie mam problemu. No. Nie jestem spięty. Oczywiście to jest wielka sprawa być na Mistrzostwach Świata. 4 lata temu, kiedy oglądałem, i wcześniej oczywiście, wszystko zaczęło się od 2006 roku, wtedy... Ile miałeś lat wtedy? Byłem w szkole podstawowej. To było 11 lat. Oglądałeś mnie w telewizji? 11 wtedy? Lat, tak. Oglądałeś, jeszcze miałeś trochę, byłeś trochę młodszy, ale... Chciałeś powiedzieć, że miałem trochę więcej włosów. No kurde, no wal tutaj śmiało, no. Ale zobaczysz, Olek, powiem ci, że twoja czupryna za 2 miesiące to nic przy tym, co się u mnie będzie działo. No dobra, to jestem ciekawy. Poczekasz? No. Tak. No. Wszystko zaczęło się w 2006 roku, wtedy ten boom na siatkówkę się zaczął, wtedy też ta moja, jakby moje zainteresowanie takie bardzo mocne siatkówką i wnikliwe, i ta pasja zrodzona właśnie tymi meczami z Rosją, ćwierćfinałem i potem całym turniejem. Potem 2014, na którym także zdobyliśmy Mistrzostwo Świata i moim marzeniem wtedy było na kolejnych Mistrzostwach Świata wystąpić. Udało się, także jestem usatysfakcjonowany, natomiast jeszcze jesteśmy bardzo głodni sukcesów. Olek, jaki jest Aleksander Śliwka? Bo ja nie wiem, Olek. Bo z jednej strony ty jesteś strasznie poukładany, taki spokojny, cichy. Nie mieszkam z tobą w pokoju, ale wyglądasz mi na takiego pedantyczną osobę, która nie robi bałaganu, wszystko jest poukładane. A z drugiej strony mamy przecież obraz Olka Śliwki w nerwach, gdzieś tam rozwalającego ławkę rezerwowych. To jest gdzieś się spotyka na środku? Jaki ty jesteś? Jakbyś siebie mógł scharakteryzować? Ja bym chciał bardzo nad tym wszystkim panować i dojść do takiego momentu, że potrafię wykorzystać tą energię, która we mnie drzemie w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu i czasie. Z reguły tak, jestem raczej spokojny i... Ale natomiast... przepraszam się, ty opowiadaj tutaj, ja jaki ty jesteś, a ja muszę czapkę poszukać, bo mi się moje nasiona mi się spalą. To jak będą dwie, to ja też wezmę. Zostałem sam. Ktoś ogląda w ogóle? Mów, Olek, mów! Generalnie zawsze chciałem być wprawdzie w futbolu z Romanem Kołtoniem, ale nie wiem, czy mnie kiedyś zaproszą. Poradziłeś sobie? Tak, poradziłem. Nie znalazłem czapki. Ale już nie skończyłem. Tak, wracam, że chciałbym kiedyś kontrolować tą moją energię, która we mnie drzemie. Jest to ciężkie zadanie, myślę, że jeszcze będę się tego uczył. Z reguły jestem cichy, spokojny, poukładany, staram się przynajmniej być. Natomiast ta energia drzemie i przede wszystkim wyzwala się na boisku. I tam też chciałbym, żeby ona się wyzwalała, czasami jeszcze w negatywny sposób. Miałem duży problem z tym, żeby ją kontrolować, jak byłem mniejszy, byłem takim właśnie wulkanem energii kompletnie niekontrolowanym. Teraz z każdym rokiem mojego życia poprawiam się i też robię postępy w tym kierunku, natomiast zdarzają się incydenty. Lubicie nagrywać takie rzeczy, czasami ode wychodzą. Znaczy, nie, bo dla mnie to w ogóle, ja w ogóle nie mam problemu z tym, bo to są emocje, to są nerwy a nawet mi się podoba, bo to pokazuje charakter, tak? Tak, ja również nie ma obojętności. Wtedy. Również byłem zdziwiony jakby pozytywnym odbiorem tego. Konar uważaj, bo od razu przeprosiłem za ten incydent, ale byłem zdziwiony pozytywnym odbiorem ludzi, którzy wręcz nie linczowali mnie, a wręcz przeciwnie, powiedzieli, że to nie jest takie źle, nie jest takie złe, że przemawiała przeze mnie ambicja i myślę, że to tak było. Bo ciężko taką sytuację. Ciężko w takiej sytuacji udawać. To była po prostu pełny spontan i jakby prawdziwe emocje. No dobrze, a powiedz mi, a jak było z tym oświadczeniem? Bo dla mnie ono było jakby niepotrzebne. No, uderzyłem w ławkę tego i nagle się pojawia takie oświadczenie, przepraszam, to się nie powinno zdarzyć. Cóż, stwierdziłem też po rozmowie z innymi osobami z zewnątrz, że po prostu to będzie najlepsza będzie droga, żeby uciąć jakby wszelkie spekulacje, odciąć się od późniejszych wypowiedzi, wywiadów jednym oświadczeniem i zamknąć tym samym temat. Widocznie on wraca, ale mam nadzieję, że już nie wraca. Wraca wprawdzie siatki, bo tutaj rozmawiamy tak przekrojowo, tak? W ogóle o twojej całej karierze. Byłeś w
którym momencie kariery, Olek, ty byłeś, jako musiałeś odejść z Asekoresowi Rzeszów? Bo wydawało się, że będąc tam, ty jako jeden z takich, jak to się mówi w boksie, fajnych prospektów siatkarskich, że ty powinieneś być tam, rozwijać się i w następnym sezonie, czy w kolejnych latach być absolutnie podstawowym zawodnikiem tej drużyny. A jednak musiałeś wykonać, umówmy się, krok w tył, jeśli chodzi o teoretycznie, tak? Teoretycznie, bo jednak Resowia była wyżej notowana, cofnąć się do Olsztyna. Tak, i była to bardzo dobra decyzja, myślę, patrząc teraz wstecz. Szkoda, żałuję to na pewno tego roku, w którym przesiedziałem większość na ławce rezerwowych i to jest rok w plecy, natomiast jestem jeszcze bardzo młodym zawodnikiem i uważam, że wiele lat grania przede mną, jeszcze wiele mogę się nauczyć. Na pewno ten rok pokazał mi też, że trzeba bardzo ciężko pracować, aby dojść gdzieś wyżej. I ta droga nie jest usłana różami, wręcz przeciwnie, trzeba się wielokrotnie przeciwstawić, walić głową w mur, ale w końcu można go przebić i na pewno to zderzenie z taką ścianą, jaką była Resowia i ta wielka drużyna, w której nie było dane mi za dużo pograć, ale dużo mnie nauczyła. W tamtym momencie właśnie to przerosła cię Resowia, czy po prostu ktoś ci nie zaufał? Cóż, ciężko powiedzieć. Ja wtedy byłem bardzo młody i też emocjonalnie reagowałem na to, że nie grałem. W środku jestem ambitnym sportowcem, ambitnym chłopakiem. Chciałem bardzo grać. Rwałem się do gry. Miałeś pretensje do całego świata, że nie grasz? Miałem pretensje do całego świata, miałem pretensje do siebie. Generalnie w większości przypadków wszystkie pretensje kieruję do siebie i jestem taki trochę samokrytyczny. Natomiast tutaj nie będę nikomu nic wypominał, nie chcę jakby rozdrapywać tego typu rzeczy. Na pewno był to rok, w którym może nie siatkarsko zyskałem, ale zyskałem życiowo, bo zrozumiałem, że po prostu czasem trzeba się zderzyć ze ścianą, czasem trzeba zrobić krok w tył, żeby potem pójść do przodu. Miałeś później problemy, żeby wrócić do Resowi? No bo tak, uciekasz z Resowi, sezon i jesteś ponownie w Resowi. Oczywiście pojawiały się pewne wątpliwości, bo wiadomo jak to jest. Jedno jakieś tam złe doświadczenie i potem pojawiały się myśli w głowie, jak to będzie, czy znowu Resowia ściągnie kolejnych zawodników, czy nie. Ale wizja zespołu została mi przedstawiona w ten sposób, że stwierdziłem, że jest realna szansa na dobre granie, jest realna szansa na walkę o wysokie cele w tej drużynie. Nie udało się, ale zagrałem pełny sezon w naprawdę dobrym zespole, z dobrymi zawodnikami, na Podpromiu, na którym atmosfera jest wspaniała i to na pewno też jest wielka frajda grać w Rzeszowie przy pełnych trybunach. Także jestem bardzo wdzięczny Asekoresowi za te dwa sezony, w których w nich grałem i za te wszystkie sezony, w których byłem także ich zawodnikiem. No ale mi się to kompletnie tutaj nie klei. No, ty byłeś w Resowi, dziękujesz Resowi, ale z Resowi jednak dalej odchodzisz, idziesz dalej. Tak, ale nie odchodzę. Ale co zdecydowało o tym? Propozycja z Aksy, czy brak propozycji z Resowi? Co było kluczowe teraz w tym wyborze, że przechodzisz teraz do... Jak skończycie, to zapraszam do Polsatu Sport. Znajdź mi czapkę, bo mi się spali całe moje nasiona. Słuchajcie, chłopak pojechał do Turcji, od tamtej pory wrócił roztrzęsiony, przerażony. No weź czapkę mi znaleźć. Ja proszę cię, weź mi tam cokolwiek, koszulkę jakąś. No. Masz. No, o czym mówiliśmy? Tak, dlaczego przyszedłeś do Zaksy? Nie był to brak propozycji z Resowi. Resowia proponowała mi przedłużenie kontraktu, natomiast propozycja z Aksy była po prostu lepsza. O Jezu, ratowany. I nie mówię tu absolutnie o względach finansowych i tego typu. Mówię tu o drużynie, która jest tam budowana, o trenerze, którym jest Andrea Gardini, z którym wcześniej pracowałem w Olsztynie i który mnie odbudował po tym ciężkim sezonie. I to głównie zadecydowało, że będę w przyszłym sezonie zawodnikiem Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, tak, Aleksander Śliwka. Rozumiem, że tam szósteczka obok Dero, tak? Ja nie wiem, trener podejmuje decyzję. Jest jeszcze Rafał Szymura. Jest Szymurka, tak. Którego gorąco pozdrawiam, z którym grałem w młodzieżowych kadrach. Z nimi, z Szalupą. Rywalizowaliśmy o to przyjęcie i na pewno Rafał jest też bardzo dobrym zawodnikiem i absolutnie nie skreślam go tutaj w walce o granie. Natomiast
chciałbym oczywiście jak najwięcej pograć. Dobra, słuchajcie, wracamy do mistrza, tak sobie jeszcze próbuję przypomnieć tylko jakieś bulwersujące wydarzenia z udziałem Aleksandra Śliwki, ale ich po prostu ale nie ma. Ale po prostu nie ma, albo się nie przygotowałeś. Albo nie, to, że ja się nie przygotowałem, to na pewno, no. Ale szybko sobie to wszystko odświeżam. Ale jesteśmy tutaj, jesteśmy w Warnie, mamy 5 zwycięstw, 0 porażek i tak, graliśmy bardzo szeroko Ligę Narodów, bo jesteś chyba też zadowolony z tych szans, które dostałeś od trenera Heinena. Oczywiście. Ale tu już gramy trochę węziej. Czekasz na swoją szansę, żeby wejść i też gdzieś zostać jakimś bohaterem meczu, odmienić losy. Tak, my się wczoraj zastanawialiśmy, czy w tym drugim przegranym secie, jak mieliśmy minus 4, czy nie było momentu właśnie na ciebie, Olek, bo siadło nam przyjęcie, mieliśmy problemy, mieliśmy stratę 4 punktów, czy to nie jest moment, żeby dać Olkowi tutaj jakąś taką szansę do podegrania. Też tak liczyłeś? Odpinałeś już troszeczkę bluzę? Zaczynając od Ligi Narodów. Bardzo, bardzo się cieszę, że Vital obrał taki system, taki sposób na tą Ligę Narodów ogrywania, dawania szans do gry, bo to jest, myślę, bardzo ważne. Wtedy on ma większe spektrum, może tych zawodników sprawdzić w sytuacjach stresowych, w sytuacjach meczowych, w grze reprezentacji i też zawodnicy mogą obyć się z tą całą atmosferą, z tą otoczką, z grą, z orzełkiem na piersi, bo myślę, że wszyscy siatkarze zgodzą się ze mną, że granie w reprezentacji to jest zupełnie co innego niż w klubie. Wracając do Mistrzostw Świata, oczywiście, że każdy czeka na swoją szansę, każdy jest gotowy na to, aby pomóc drużynie i nikt od Vitala nie wymaga, żeby nagle co mecz zmieniał szóstkę. Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrywali, natomiast turniej jest długi i na pewno każdy swoją szansę otrzyma i dostanie. Ja osobiście jestem oczywiście gotowy, bluzę mam lekko rozpiętą. Tutaj przytoczę sytuację przed moim debiutem w Pesaro na Lidze Światowej w tamtym roku. Miałem bluzę zapiętą pod sam koniec i gdy miałem wejść na boisko, bluza się zacięła. I miałem problemy, żeby wejść wtedy w meczu z Brazylią. W ostatniej chwili udało mi się jakąś tą bluzę rozszarpać, zdjąć przez głowę i wejść i nawet fajnie zadebiutować. W takim razie teraz tą bluzę lekko odpinam, żeby nie było problemu. Mieć już absolutnie. Tak. Powiem ci szczerze, wczoraj patrzyłem przed meczem, trener nie zdradził nam szóstki. Czekaj. Nie krzyczymy tutaj, prawdzie siatki, krzyki, jaki. Przed meczem... Panie Michale. Nie można, przepraszam bardzo, ale tu jedni dziennikarze zabierają pomysły innym i to jest w ogóle... Czy to co ty masz? Zaraz jeszcze zaczną... Dbam o nasiona. Zabierają pomysły, zaraz jeszcze zaczną alternatywną tak, wersję prawdy światowej. Powiedział nam, że ten mecz z Iranem był kosztowny, jeśli chodzi o energię, choć 3-setowy to był energetyczny, że będą zmiany. I ja tak patrzę, wy wybiegacie i ty takim sprintem ruszyłeś. Tak ja mówię, kurde panowie, Śliwa może dostać. Janusz się modli, Uznański, nasz rzecznik prasowy, już mu pokazuje koniec. Nie, słuchaj. Nie, Janusz, nie, ja nie, nie, dostać, Janusz, za 13 minut, za 13 minut to mnie za ale na YouTubie mnie zabiją. No, nigdy mnie nikt nie zaprosi. 7 minut. No. 7 minut. Dobra, 10. Prawda siatki z Januszem Uznańskim. Tak. Dajcie łapki w górę, jak chcecie. I ja byłem przekonany, że ty miałeś taką energię, mówię, kurde, ty. Olek wychodzi, ale okazało się, że tam dużych zmian nie było, tylko Kuba Kochanowski. Kim ty jesteś w pokoju? Z Damianem Szulcem. Też nowa postać w reprezentacji. Jaki jest Damian? Damian jest spokojnym gościem, który też ma w sobie dużo, dużo energii. Której nie widać tak na zewnątrz. Tak, której nie widać tak na zewnątrz, tak bym go opisał, ale jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku człowiekiem i z którym można, jeśli trzeba, można porozmawiać. Jeśli trzeba spokoju, będzie spokój, nie będzie przeszkadzał. Jedyny jego mankament to jest to, że trochę chrapie, ale... Chrapie? Tak, ale już się wyposażyłem w stopery do uszu, także dajemy jakoś radę. Już trochę jesteśmy w pokoju, więc już się jakby dotarliśmy. A co robisz, gwizdzesz? Bo są różne metody, żeby to chrapanie było. Podobno gwizdanie jest dobre. Wypróbuj, tak. Słyszałem, tylko że ja na bakier z gwizdaniem. Ja na początku wstawałem i go szturchałem, ale potem teraz tylko wołam po imieniu i wystarczy. Damian gdzieś przez sen to usłyszy, obróci się na drugi bok i jest spoko. Nie, Damian pamiętliwy, bo powiedziałem w jednej z prawdych siatki, że nie wytrzyma, może nie wytrzymać fizycznie trudu w turnieju, to ciągle do mnie tak pokazuje, jak nie widzi. Damian jeszcze w prawdzie siatki wystąpisz, także nie ma problemu. Aleksander Śliwka prywatnie.
Jaki ty jesteś? Ty wolisz na przykład wieczorem, nie wiem, pograć w jakąś grę komputerową, czy poczytać książkę, w którą ty idziesz w stronę, bo są... Różnie. Nie lubię rutyny. Ale i są i książki, są i gry. Niedługo wychodzi nowa FIFA, to pewnie sprawdzimy, przetestujemy. A to ja mogę pyknąć z tobą. Tak? No, zobaczymy. To możemy zagrać. A FIFkę chętnie. No, słuchajcie, wprawdzie siatki na bank, bo będziemy w Kędzierzynie, bo na mistrzostwach już nie będziemy FIFę grać, ale w Kędzierzynie będziemy, to się umówimy na jakąś sesyjkę FIFy. W takim razie z Olkiem Śliwką. No, ja mam dwójkę dzieci, to wiesz, to trzeba tam ich testować troszeczkę w tym e-sporcie. No. Bo w Fortnite'a nie grasz? Nie, w Fortnite'a nie gram. Ja w gry militarne raczej nie są moim konikiem, raczej sport. Generalnie sport w moim życiu jest jakby codziennie... A dlaczego sport właśnie? Dlaczego, kiedy, gdzie był ten moment? Czy rodzinnie, czy... Konar ma parcie naprawdę siatki. Tak, Konar ma parcie straszne na szkole. No, czemu sport? Jak to się stało? Czemu sport? Moi rodzice uprawiali sport, grali w siatkówkę. Nie było to granie jakieś zawodowe, ale uprawiali sport. Moje dwie starsze siostry również. Więc sport od początku był w moim życiu jakby obecny i byłem zabierany na mecze, na salę. Mama była trenerką, więc codziennie z nią na trening. Gdzieś tam z boku sobie piłką bawiłem się i od początku było to ze mną, więc jakby nie miałem innego wyboru, a że jeszcze mi się to spodobało, no to w tej chwili jest to moją pasją i to nie jest tylko siatkówka. Dwie siostry starsze, młodsze? Starsze i jeden młodszy brat. To duża rodzinka, cały kosz śliwek. Tak, cały kosz śliwek. Brat też zaczął już przygodę z siatkówką, gra, bardzo mu kibicuje. I... A ile lat ma brat? 15. 15 lat. To ty byłeś na początku takim cukierkiem rodziny, tak? Bo dwie starsze siostry, mama i chłopczyk, to na pewno byłeś taki dotknięty opieką kobiecą. Można tak powiedzieć, natomiast siostry nie mieszkały razem z nami. Są to siostry przyrodnie, ale oczywiście traktujemy jak własną rodzinę. Natomiast brat to oczywiście jak młodszy urodził się, to był takim oczkiem w głowie naszym. No tak, jasne. A ty jesteś takim zabawowym chłopakiem, czy wolisz spokój i jakby twoim celem jest stabilizacja, czy korzystanie z życia? Różnie. Ja tak jak mówiłem, nie lubię rutyny. Są momenty, w których można się rozerwać, a są momenty, w których wolę spokój, sen, odpoczynek. Ciężko tutaj przypisać jakąś regułę. Różnie, naprawdę różnie. Rozumiem, że teraz potrzebujesz tylko i wyłącznie sukcesów sportowych, tak? Czyli jeszcze rozwijania się sportowego i zdobywania trofeów. To jest twoja 100% koncentracja. Tak, nie miałbym nic przeciwko. Słuchajcie, Olek Śliwka, no tutaj Janusz nas pogania, kończy się nasze spotkanie medialne. To jeszcze muszę ciebie tylko zapytać. Argentyna, Francja i Serbia, w takiej kolejności gramy. Chyba dobry układ. Na początek Argentyna. Później Francuzi, którzy będą po meczu z Serbami od razu. No i Serbia, która wydaje się najmocniejsza, jeśli chodzi o te korespondencyjne wyniki. A, tak jest. Trafiliśmy na mocną grupę. Myślę, że inne grupy, szczególnie grupa, gdzie są Włochy i Brazylia, jest troszkę, przynajmniej teoretycznie, sportowo słabsza. I też ilość punktów, jakie przynoszą drużyny, jest duża, bo niektóre pierwsze miejsca mają po 11 punktów, a u nas przyjeżdża Francja z trzeciego, która także ma 11 punktów. Także łatwo nie będzie. Ale tak jak mówisz, mecz z Argentyną będzie kluczowy, potem wcześniej, bo około godziny 16 rozstrzygnięcie meczu Francja-Serbia. To też dużo nam ten pierwszy dzień powie i będziemy wiedzieć, w jakim jesteśmy miejscu. Mam nadzieję, że będziemy w dobrym położeniu i będziemy mogli sobie pozwolić na to, aby po meczu z Francuzami mieć już awans. Ostatnie sezony w kadrze były złe, no, nie ulega to wątpliwości. Nie udał się sezon z Ferdinando de Giorgi, Mistrzostwa Europy. Czy wy mieliście podobne odczucia, jak rozmawialiście między sobą, że ten mecz z Iranem, a później z Bułgarią, że on wam też pokaże, czy to, co robiliście z Vitalem, ta forma, to przygotowanie, czy to miało sens? Było tak? Bo wiadomo, Finlandia, Puerto Rico, Kuba, no to nie są zespoły z naszej klasy, no nie ma co się oszukiwać. Ale Iran i Bułgaria to już są zespoły o bardzo bliskim potencjale i dało to pewną wam odpowiedź, bo my się zastanawiamy i mówimy tak, to była odpowiedź, ale czy wy nabraliście więcej pewności siebie?
Myślę, że tak, absolutnie. Natomiast byliśmy przed turniejem też świadomi swojej wartości i pewni siebie. W meczach kontrolnych na Memoriale Wagnera wygrywaliśmy z mocnymi drużynami, także że wiedzieliśmy, że nasza wartość jest wysoka i że jesteśmy w stanie grać z najlepszymi. I wiedzieliśmy, że tylko jak Konar wejdzie na boisko, to jesteśmy w stanie ograć. Chciałem odpowiadać na pytania ludzi. Konar, ciebie weźmiemy w następnym medialnym spotkaniu, bo mam parę fajnych pytań do ciebie. Nie, to poczekaj, musi się coś dziać na turnieju, bo na razie wygrywamy, a o czym mówić. A czy chcesz wejść i wygrać mecz i dopiero do prawdy siatki? Mogę mieć, wiesz, albo taką prawdę będzie nudna, albo prawdę taką, że będzie, wiesz. No dobra, to tak, żeby była petarda, że YouTube'y rozwalimy. Wracając do tematu, byliśmy pewni siebie i świadomi własnej wartości. Wiedzieliśmy, że możemy grać z najlepszymi drużynami i dalej to wiemy, a mecze z Iranem i Bułgarią tylko to utwierdziły i myślę, że ta pewność siebie, która z nas emanuje, będzie dalej cechowała naszą grę. Olek, nie męczę cię, bo rzeczywiście, słuchajcie, dwa dni teraz macie przerwy, treningi, regeneracja i jedziemy do Turynu. Tak, Olek, jest, ja mam chcę, nadzieję. Ja chcę tam Cristiano fotkę zrobić. To no wszyscy tam jadą w jednym celu, tak? Widzę. Wszyscy jadą, żeby Cristiano zaczął ich na Instagramie. Olek, dzięki wielkie. Dzięki. Aleksander Śliwka, wprawdzie siatki, Olek, subsap, musisz powiedzieć, no dajcie suba, dajcie lajka, bo to jest taka tradycja nasza. Tak, subskrybujcie kanał Prawda Siatki, tak? Tak jest. I dajcie jak najwięcej lajków, żeby były coraz ciekawsze osoby tutaj, a nie tylko ja, albo Konar przechadzający się. Ale nie Konar się przechadzający. Dzięki wielkie, Olek Śliwka, słuchajcie, pozdrawiamy serdecznie.